czwartek, 22 marca w klubie Górnika w Sanoku odbyła się po raz 17 wystawa wielkanocna. Pomysłodawcą oraz organizatorem wystawy z ramienia gminy Sanok jest Krystyna Kafara, która znakomicie pamięta początki, kiedy obecna forma wystawy wydawała się być tylko odległym marzeniem. Przychodząc tutaj do pracy, do gminy Sanok, zawsze w sercu nosiłam takie plany, że wiedziałam, że ludzie w domach wykonują różne rzeczy i nie mają gdzie tego pokazać, tych swoich prac rękodzielniczych, więc udałam się w teren, na teren naszej gminy, jeździłam, szukałam, dosłownie rzecz ujmując, wyjmowałam z szuflad ludziom różne serwety i zaczynaliśmy od bardzo małych wystaw, które odbywały się w sali narad urzędu gminy w Sanoku. Później okazało się, że rękodzielników nam przybywa i coraz więcej osób chce pokazywać swoje prace. Wystawa wielkanocna, jak i ta bożonarodzeniowa na stałe wpisały się do kalendarza kulturalnego gminy Sanok. Robimy tę wystawę dlatego, że jest po prostu piękna, jedyna, niepowtarzalna i drugiej takiej nie ma. Jest też pod względem rozmachu, ilości biorących udział w niej wystawców największą z tego względu, że dzisiaj spotykamy się tutaj po raz 17 na naszej wystawie organizowanej przez sanocką gminę. I jak już tradycyjnie, powyżej 100 wystawców przedstawia swoje arcydzieła. Rękodzielnicy, którzy prezentowali swoje dzieła na wystawie wielkanocnej, przybyli do Sanoka nie tylko z gminy Sanok, lecz także m.in. z Wetliny czy też Strzyżowa, co z pewnością podnosi rangę wydarzenia. Warto zastanowić się więc, co jest najważniejsze w rękodzielnictwie. Chyba zamiłowanie, że chce się to robić. Nic więcej. Nieodzowną częścią wystaw wielkanocnych jest konkurs, podczas którego jury wybiera najlepsze smakołyki wielkanocne. Bardzo mnie cieszy, że ten konkurs od kilku lat do lat już trwa i widzę, jak się rozwija przez ten czas. Bardzo mnie cieszy, że pewne rzeczy się rozwijają, a niektóre poniekąd są reaktywowane, jak na przykład pewne elementy pieczywa obrzędowego wróciła do łask tradycyjna dla tego terenu paska, bułka, czyli olbrzymie pieczywo, które piekło się tylko na Wielkanoc i było bardzo ważne w kulturze ludowej. Najwyższe laury w konkursie przypadły kołom gospodyń wiejskich z Niebieszczan oraz Lisznej. Blasku w wystawie dodał występ zespołu obrzędowego Strachoczanie, który został nagrodzony gromkimi brawami. Warto zapytać się więc, czy dla młodych ludzi kultywowanie tradycji regionalnej ma jakiekolwiek znaczenie? Na pewno jest ważne dla nas, ponieważ robimy to co roku, już od kilku lat i przywykliśmy do tego, a poza tym na pewno ważne jest poznawanie korzeni narodu naszego. Dodatkową atrakcją dla gości wystawy był wiejski stół, który przygotowały gospodynie rodem z Brzygłodu. Na tym stole będziemy serwować takie skromne śniadanie wielkanocne. W skład tego składa się żurek z jajkiem, z chrzanem i z kiełbaską. Oprócz tego jest chrzan swojski tarty, też z jajkiem, śmietana i z kiełbasą i z klebusiem. Tajemnica niebywałego smaku potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich z Brzygłodu wypływa prosto z serca. Wkładamy to całe swoje serce i stąd po prostu sekret tkwi w tym, że jeżeli trzemy chrzan, płaczemy przy tym, śmiejemy się ze swego wyglądu, a jednocześnie dochodzimy do wniosku, że nie ma to jak swojski chrzan, nie ze słoika, tylko wykopany, utarty, wypłakany i wspaniale doprawiony. I na pewno bardzo dobrze smakuje. 17. wystawa wielkanocna skupiła około setki wystawców. A co w szczególności cieszy, nie zabrakło w tej grupie młodzieży. A to daje nadzieję, że na kolejnej wystawie w gminie Sanok zobaczymy jeszcze większe rzesze rękodzielników. Jednak nasuwa się pytanie, czy w Sanoku jest odpowiednio duża sala, aby pomieścić wszystkich wystawców.